Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na wtorkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek, indeks SP 500. Wczoraj na amerykańskim rynku akcji obserwowaliśmy troszkę większe spadki niż, niż, niż to widzieliśmy w ostatnich kilku sesjach. Główne indeksy odnotowały dosyć solidne straty. Tutaj Dow Jones. Spadło 1,40%, SP 500 1,80%, natomiast NASDAQ stracił tutaj najmocniej, ponieważ prawie 2% zakończył sesję, prawie 2% poniżej, poniżej poziomu odniesienia. Jest to już trzeci dzień z rzędu, jak indeks SP 500 spada. Wciąż tutaj indeks 500 spółek kieruje się. Na razie wygląda na to, że ten czwarty kwartał zakończy z Solidnym wzrostem, natomiast w grudniu ewidentnie ten, ten, ten tutaj pozytywny sentyment wśród inwestorów trochę przygasł i te wzrosty zostały trochę skontrowane. Troszkę bardziej negatywnych nastrojów pojawiło się na rynku. Wczoraj opublikowany został raport ISM dla usług, który wskazuje na dużo wyższą aktywność sektora usługowego w USA niż oczekiwano. Indeks ISM wyniósł 56,5 e, punkta wobec spodziewanych 53,1. Tak więc zdecydowanie tutaj powyżej oczekiwań, co też e, wzbudziło trochę e, obaw u inwestorów o politykę pieniężną Fed. E, wzbudziło u nich obawy o to, że być może te, e, m, te bardziej rygorystyczne warunki finansowe e, i to zacieśnianie warunków finansowych będzie musiało e, zostać e, utrzymane przez bank centralny dłużej niż zakładano. Oczekiwania rynku odnośnie szczytu stóp procentowych również poszły w górę i obecnie uczestnicy rynku spodziewają się, że ten szczyt stóp przekroczy pułap 5%, stąd też trochę bardziej stąd też trochę bardziej negatywne nastroje, ten, te właśnie ta wyższa niż oczekiwana aktywność sektora usługowego, skontrowała pozytywny sentyment wynikający z oczekiwań odnośnie otwierania się chińskiej gospodarki. Jeśli spojrzymy na kontrakty futures dzisiaj przed otwarciem sesji, no to nie prezentują one większych zmian, te kontrakty na indeks S&P 500. Zyskują one, ale bardzo marginalnie tutaj 0,10%, tak więc naprawdę niewiele i ciężko tutaj stwierdzić, w którym kierunku pójdzie rynek na początku tej sesji. Pierwsza spółka, jaką dzisiaj przygotowałem, czyli Meta Platforms. Meta może usunąć, pojawiły się doniesienia tutaj, nie doniesienia nawet, informacja bezpośrednia, bezpośrednie oświadczenie Meta Platforms, że spółka może usunąć newsy z Facebooka, jeśli Kongres Stanów Zjednoczonych przepuści ustawę ułatwiającą agencjom prasowym negocjacje z firmami takimi jak Alphabet czy właśnie Meta. Ustawodawcy rozważają wdrożenie. Tutaj ustawy Journalism Competition and Preservation, aby wspomóc lokalne, lokalne media, Andy Stone, który jest rzecznikiem Meta Platforms, opublikował na Twitterze post z oświadczeniem spółki i pisze w nim w tym oświadczeniu napisane jest między innymi właśnie, że Meta może być zmuszona rozważyć usunięcie newsów ze swojej platformy zamiast naginać się do tej potencjalnej ustawy, która Według spółki ignoruje wartość, jaką Facebook dostarcza prasie, poprzez, dostarcza medium poprzez szersze zasięgi. Oświadczenie zwraca też uwagę, że wspomniana ustawa pomija jeden ważny aspekt, a mianowicie, że twórcy treści publikują swoją, swoje treści, swoją pracę na Facebooku, ponieważ przynosi im to korzyści, a nie, na, a nie na odwrót. Według spółki żadna firma nie powinna być zmuszana do płacenia za treści, których użytkownicy nie chcą oglądać. Podobne prawo, jak tutaj to wspomniane, które potencjalnie może zostać wprowadzone w USA, zostało już wprowadzone w Australii w marcu 2021 roku, i tam Meta nie zrezygnowała jednak z, z, z treści właśnie takich informacyjnych. Od tego czasu, wręcz przeciwnie, tutaj różne firmy technologiczne, jak Alphabet czy Meta, podpisały ponad 30 umów z dostarczycielami, z dostarczycielami treści. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące metaplatform, przeważają tutaj pozytywne. Mamy 40 rekomendacji kupna, 17 rekomendacji jest neutralnych, natomiast 4 rekomendacje sugerują sprzedaż. Kolejna spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, Ford Motor. Ford Motor jest mocno tutaj ukierunkowane na elektryczną transformację, ma ambitne plany z tym związane i tutaj CEO Forda Jim Farley informuje, że około 65% dealerów Forda Zgodziło się sprzedawać elektryczne samochody, zgodziło się, zdecydowało się przystąpić do planów inwestycyjnych spółki. Około 80% z tych dealerów zdecydowało się na ten wyższy pułap inwestycyjny. Spółka zaoferowała swoim dealerom opcję uzyskania statusu takiego certyfikowanego dealera pojazdów elektrycznych w ramach jednego z dwóch programów, i jeden z tych programów zakłada inwestycje rzędu 500 tysięcy dolarów, a drugi inwestycje rzędu 1,2 miliona dolarów. Dilerzy z tego wyższego pułapu, który wiąże się z kosztami początkowymi na kwotę 900 tysięcy dolarów, otrzymają między innymi więcej pojazdów elektrycznych do dystrybucji, do sprzedaży. Ford nie skreśla jednak dealerów, którzy, którzy, nie, zechcą, którzy nie chcą teraz sprzedawać pojazdów elektrycznych i pozwala im dalej handlować swoimi samochodami. Ci, którzy nie decydują się teraz na sprzedaż samochodów elektrycznych, będą mogli jeszcze zmienić swoją decyzję i będą mieli jeszcze możliwość ubiegania się o taki certyfikat w 2027 roku, kiedy ten proces certyfikacji ponownie, ponownie będzie, będzie tutaj uruchomiony. Obecnie Ford posiada w swojej ofercie trzy modele pojazdów elektrycznych: Pikapa F150 Lightning, Crossovera Mustang Mach E i Vana E Transit rekomendacje dotyczące Forda. Mamy tutaj najwięcej rekomendacji pozytywnych, jest ich 10, sporo jest też rekomendacji neutralnych, 9 i 4 rekomendacje zalecają sprzedaż akcji. I ostatnia spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli PepsiCo. No i tutaj trend, który widać wśród wielu amerykańskich wśród spółek, czyli redukcja zatrudnienia. Zgodnie z doniesieniami, PepsiCo planuje zredukować zatrudnienie i zlikwidować setki miejsc pracy. Cięcie mają dotknąć w większym stopniu segment napojów, z tego względu, że zatrudnienie w segmencie przekąsek już w pewnym stopniu się zmniejszyło w związku z programem dobrowolnych emerytur. W październiku PepsiCo podniosło swoją całoroczną prognozę przychodów, bo tym m.in. ze względu na wyższe ceny, które wspierają tutaj wyniki sprzedażowe, jednak też niektóre jednostki spółki jak na przykład Frito-Lay North America odnotowały spadek wolumenu sprzedaży, co sygnalizuje ograniczenie wydatków konsumentów na tego typu produkty i może tutaj sygnalizować też trochę gorsze warunki w kolejnym 2023 roku, stąd też być może spółka zdecydowała się właśnie na redukcję zatrudnienia, aby utrzymywać pod kontrolą swoje koszty. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Pepsi, Mamy 11 rekomendacji kupna, 9 rekomendacji jest neutralnych, natomiast 3 rekomendacje zalecają sprzedaż. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.